Dla mnie to spotkanie to przeżycie, dlatego że ja z biznesem nie miałem takich spotkań. Raczej jestem, jako uważam się, pewnego działacza społecznego, ale bardzo dobrze, że takie pytanie dotyczące dialogu, porozumiewania się padło ze strony menadżerów biznesu, bo w współczesnym świecie możliwość czy zdolność do porozumiewania się, do uwzględnienia drugiej strony jest, staje się kluczowa. Ona, te firmy, które potrafią to zrobić, lepiej się rozwijają. No i oczywiście to jest bardzo potrzebne również społecznie, dlatego że biznes to nie jest tylko zarabianie pieniędzy, ale również rozwiązywanie bądź stwarzanie problemów społecznych, bo nie tylko rozwiązuje, ale i może stwarzać problemy społeczne. Więc w takim razie taka otwartość na postulaty, na jakieś problemy społeczne jest warunkiem dobrego funkcjonowania biznesu. Tak, ja uważam, że to bardzo dobrze, że istnieje forum podzielonego biznesu, że traktuje serio swoją misję, a nie tylko PR-owsko, bo trzeba też sobie zaznaczyć dobry wizerunek, bo faktycznie w takim rozwiązywaniu problemów społecznych zarówno środowisko, biznes, różnego rodzaju inicjatywy no, są decydujące. I teraz coraz częściej biznes, zauważyłem to w regionach, w terenie, bierze udział, albo sam się zgłasza, albo też na prośbę reaguje, że aktywnie uczestniczy w pomocy społecznościom lokalnym, regionalnym w rozwiązywaniu problemów. No a na pewno taka rola będzie jeszcze ważniejsza w rozwiązywaniu problemów szerszych, państwowych, a nawet światowych. Także no, dobrze, że w tej roli biznes się jakoś odnajduje.